Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Ruch Polska 2050 ma pierwszego posła w parlamencie. Poseł Hanna Gill-Piątek opuszcza Lewicę i podejmuje współpracę z Szymonem Hołownią. Wiele wskazuje na to, że jesień przyniesie kolejne transfery polityczne, nie tylko po lewej stronie. Hanna Gill-Piątek zrezygnowała z członkostwa w klubie Lewicy i dołączyła do ruchu Szymona Hołowni. W tym ruchu czuję życie i ogromną energię. Poseł polityczną karierę rozpoczęła w partii Wiosna Roberta Biedronia. Do Sejmu trafiła z list SLD. Walczy o skrajnie lewackie postulaty. To nie przeszkadza jej jednak we współpracy z Szymonem Hołownią. Umówiliśmy się wspólnie, że w sprawach, które nas dzielą, w których mamy odmienne poglądy, głosować będę zgodnie z tym, co obiecałam moim wyborcom. Były kandydat na prezydenta zapowiada kolejne transfery. Ja wierzę, że powstanie nasze koło. Odejście poseł Haliny Gill-Piątek zdziwiło jej kolegów z Lewicy, którzy krytykują Szymona Hołownię za sposób działania. Ja się dziwię panu Szymonowi Hołowni, dlatego że on od kilku miesięcy epatuje opinię publiczną, że inna polityka jest możliwa, że trzeba budować politykę oddolnie poprzez obywateli, a zaczyna jak taki klasyczny kłusownik. Klęska opozycji w wyborach prezydenckich zmusza wielu polityków do refleksji. Niektórzy posłowie zastanawiają się już teraz nad sytuacją, która będzie miała miejsce za trzy lata, czyli nad ewentualnymi reelekcjami. Zauważa dr Piotr Gawryszczak. Tymczasem na polityczne transfery w Senacie i odzyskanie większości liczy Prawo i Sprawiedliwość, przyznaje europoseł Adam Bielan. Ale jak historia pokazuje, poprzednich kadencji to nasz klub był często klubem, który przyciągał wielu senatorów. Były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest przekonany o lojalności swoich kolegów z Senatu. Kłusował i Bielan, kłusował Kaczyński, ale bezskutecznie. Partia rządząca może wiele zaoferować, jednak transfery w Senacie są trudniejsze od tych w Sejmie. Senatorowie startują w jednomandatowych okręgach, przypomina politolog dr Paweł Momro. Przy tej ordynacji, przy kolejnych wyborach komuś, kto zmienił barwy partyjne, byłoby trudno startować ponownie. W Zjednoczonej Prawicy trwają negocjacje umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Platforma przygotowuje się natomiast do wyborów szefa klubu parlamentarnego oraz politycznych rozliczeń po przegranych wyborach prezydenckich. Te frakcje w Platformie Obywatelskiej na razie się ze sobą ścierają i tutaj musimy oczekiwać na jakieś zmiany w Platformie Obywatelskiej i od tego będzie zależało, czy ten ruch pana Trzaskowskiego będzie miał szansę w przeciwieństwie do ruchu pana Hołowni zafunkcjonować. Wciąż nie wiadomo, jaką rolę będzie pełnił ruch Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy, który pełni też funkcję wiceszefa Platformy Obywatelskiej, deklaruje, że chce jednoczyć osoby, które nie chcą być członkami partii. Poseł Marcin Kierwiński nie widzi w tym żadnej sprzeczności. Nie ma tu naprawdę żadnego rozdźwięku. Można świetnie współpracować, świetnie współistnieć z jednej strony, mając zaprzyjaźniony ruch społeczny, z drugiej strony mając silną partię polityczną. Na razie polityczne plany Rafała Trzaskowskiego zablokowała druga już awaria czajki. Prezydent Warszawy ma jeszcze jeden problem, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Rafał Trzaskowski jest po prostu dość leniwy w tym, co robi, najdelikatniej rzecz ujmując, a lider nigdy leniwy być nie może. To nie jest typ na lidera. Najlepszą weryfikacją dla nowych politycznych projektów będą najbliższe 3 lata, które pozostały do wyborów parlamentarnych. Negocjacje koalicjantów Zjednoczonej Prawicy dotyczące rekonstrukcji rządu są okazją do wypracowania nowego programu. Wśród proponowanych zmian jest m.in. dalsza reforma sądownictwa. W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Rozmowy trwają. Że to są oczywiście rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i że te zmiany, które planujemy,
zostaną przeprowadzone. Wśród nich mają być m.in. zmiany w polskim sądownictwie. Dotychczasowa reforma wymiaru sprawiedliwości była ostro krytykowana przez opozycję, ale stała się też powodem sporu rządu z unijnymi urzędnikami. Wprowadzone rozwiązania sprawdzają się, przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Radosław Fogiel. Oprócz tych głośnych medialnie zmian było wiele innych, bardziej szczegółowych, bardziej technicznych, które umożliwiają szybsze procedowanie spraw przed sądami. Innego zdania jest Komisja Europejska, która straszy Polskę konsekwencjami finansowymi. Dalsza reforma jest ryzykowna, mówi Tomasz Trela z Lewicy. Jesteśmy na tak zwanym cenzurowanym w unijnych instytucjach, a to może wiązać się z utratą funduszy dla naszego kraju. Według doniesień Rzeczpospolitej Prawo i Sprawiedliwość chce m.in. znaczącego ograniczenia liczby sędziów Sądu Najwyższego ze 100 do około 20-30. Nie chcę komentować prasowych spekulacji o pomysłach Zjednoczonej Prawicy. Będziemy mówić wtedy, kiedy je zaprezentujemy. Doniesienia nie podobają się opozycji. Nam potrzebna poważna zmiana procedury w sądownictwie, procedury cywilnej, procedury karnej, a nie zmiany personalne. Wydaje się, że to będzie taki kolejny kamyczek do tego ogródka sędziów i próba wywołania kolejnego sporu na linii Ministerstwo Sprawiedliwości sędziowie. Część prawników zwraca uwagę, że zmniejszenie liczby sędziów mogłoby spowolnić pracę Sądu Najwyższego. Trybunał Konstytucyjny zdecydowanie mniej spraw rozpoznaje, a jeżeli mamy tam 15 sędziów, no to sprowadzenie do zrównania mniej więcej liczby sędziów Sądu Najwyższego chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. Wskazuje adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak. Według zapowiedzi miałoby dojść też do połączenia m.in. Izby Cywilnej z Izbą Pracy. Krytykowana m.in. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna miałaby zostać połączona z Izbą Karną. Trudno komentować plotki niepodparte szczegółami, zaznacza rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Powiedzmy tak z czysto procesowego punktu widzenia istnieje pewne junktin związane z faktem, że obie izby funkcjonują w oparciu o kodeks postępowania karnego, ale to nie jest wystarczająca chyba przesłanka. Wśród proponowanych zmian jest też zakazanie pełnienia przez sędziów sądów powszechnych różnych funkcji, które nie pozwalają im skupić się na orzekaniu. Sądownictwo potrzebuje jeszcze wielu zmian, ale muszą być one przemyślane i dobrze przygotowane, zauważa dr Jarosław Świerczkowski. Nie przeprowadza się żadnej gruntownej reformy postępowania cywilnego, postępowania karnego. A tutaj wydaje się, że jest najwięcej do zrobienia. Na razie pewne jest tylko to, że Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć ochronę zwierząt. Do tego po prostu, żeby człowiek był dobry. To jest ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie. Lider partii wraca do pomysłów, które wcześniej krytykowali m.in. rolnicy i hodowcy. Projekt ma wprowadzić m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz utworzyć Radę do Spraw Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa. Do Sejmu projekt trafi w tym tygodniu. Przygotowała go młodzieżówka partii. Wojsko rozpoczęło budowę mostu pontonowego na Wiśle. To na nim ułożony zostanie rurociąg awaryjny, który pozwoli na zatrzymanie wylewania warszawskich ścieków do rzeki. Żołnierze wczesnym rankiem rozpoczęli budowę tymczasowej przeprawy na Wiśle, która pozwoli zatrzymać zrzucanie nieczystości do rzeki. Teraz Wojsko Polskie rozpoczęło proces układania mostu. Miasto określiło termin powstania mostu na 10 września, a więc 10 września most będzie gotowy do użytkowania. Przeprawę stawiają żołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów z Kazunia, mówi generał Sławomir Owczarek. Do 200 żołnierzy, 130 egzemplarzy sprzętu wojskowego, 6 odcinków mostowych. Most będzie miał długość około 250 metrów. Składa się z 6 części, które będą ze sobą połączone i zakotwiczone. Przeprawę trzeba będzie zlikwidować przed zimą lub gdy pogorszy się pogoda. Jeżeli byśmy mieli źle warunki atmosferyczne i będzie fala powodziowa powyżej 1,5 metra, ze względu na nurt powyżej 2 metrów na sekundę,
Musimy go rozpiąć. Dlatego miasto musi się spieszyć z nowym przewiertem pod Wisłą. Na moście wybudowanym przez żołnierzy położone zostaną rury, które Warszawa otrzymała za darmo od Wód Polskich. Miasto zapłaci jednak za budowę oraz utrzymanie tymczasowej przeprawy. Będą to sumy niższe, z całą pewnością niższe niż na przykład strefa relaksu pobudowana przez prezydenta Trzaskowskiego na Placu Bankowym w ubiegłym roku. Rząd natychmiast zaoferował niezbędną pomoc. To jednak oczywiste, że warszawski ratusz musi pokryć koszty. Nie może być tak, że każdego roku rząd wspiera w działaniach samorząd Warszawy. Nie możemy zastępować samorządów w działaniach, które wpisują się w obowiązki, w tym przypadku władz Warszawy. Podkreśla szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Prezydent Warszawy próbuje uniknąć odpowiedzialności. Próbuje odnosić się do przeszłości i mówi o ściekach wylewanych do Wisły za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Polska polityka może być inna. Gdybym w to nie wierzył, właśnie oszalałby start strony z licznikiem ścieków Lecha Kaczyńskiego, a nie start nowego ruchu. Rafał Trzaskowski w ten sposób odniósł się do uruchomionej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości strony internetowej z licznikiem do litrów ścieków wpadających do Wisły. Rozbudowa oczyszczalni Czajka miała jednak miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej. Prezydentem była wtedy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przypomina wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Ta decyzja była z 99 roku. Prezydent Lech Kaczyński zdobył finansowanie, żeby Warszawa mogła stać się europejskim miastem, ale wykonanie, prace, wszystkie te czynności były już za rządów pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. I to ta ekipa ponosi pewną odpowiedzialność. Realizacja rozbudowy Czajki budziła duże zastrzeżenia od samego początku, mówi doktor inżynier Witold Adamowski, który konsultował projekt i w przeszłości pracował dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Należałoby zapytać o cały przebieg tego procesu inwestycyjnego właśnie reprezentantów tej jednostki. A drugą kwestią, bardzo istotną, jest wykonawstwo. Poprzednia awaria kolektorów miała miejsce rok temu. Stołeczny ratusz już wtedy zobowiązany był do budowy alternatywnego rurociągu odprowadzającego ścieki do Czajki. Nie podjął w tym zakresie jednak żadnych prac. Czy działacz LGBT odpowie za nielegalne wieszanie tablic o tak zwanych strefach wolnych od LGBT? Zawiadomienie w tej sprawie trafiło już na policję. Aktywista w mediach społecznościowych zapowiada, że nie zamierza zaprzestać swojej działalności. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych działań podejmowanych przez aktywistę LGBT Bartosza Staszewskiego, który jeździ po Polsce, zawieszając na wjazdach do miast tabliczki z napisem „Strefa wolna od LGBT”. Cześć, tutaj Bart Staszewski. Jak widzicie, za mną strefa wolna od LGBT to znak, który przed chwilą powiesiłem, żeby móc zrobić zdjęcie. To nielegalne działanie, alarmuje szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, który złożył dziś do Komendy Głównej Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez mężczyznę. Formalna podstawa mojego pisma jest taka, że są to działania nielegalne, bo nikomu nie wolno poza zarządami dróg w danych powiatach, gminach umieszczać tablic informacyjnych przy drogach, a nieformalna to jest to, że pan Staszewski najzwyczajniej w świecie kłamie. Kłamie, bo w większości miast, o których w sieci mówi bądź pisze działacz LGBT, nie było żadnych uchwał w sprawie stref wolnych od LGBT. A tam, gdzie były, to właśnie uchwały dotyczyły tylko i wyłącznie tego, że są to strefy wolne od ideologii LGBT, a nie strefy wolne od LGBT. A to duża różnica. Organizacje LGBT cały czas jednak manipulują opinią publiczną i za wszelką cenę zabiegają, by słowo LGBT było utożsamiane z ludźmi, a nie z ideologią i niebezpiecznymi postulatami, jakie chce forsować lewica. Dwoje białoruskich opozycjonistów zostało wydalonych z kraju. Obecnie przebywają na Ukrainie. Na Białorusi wciąż trwają protesty przeciwko obecnej władzy. Z Mińska wrócił przewodniczący Solidarności Piotr Duda, który organizuje pomoc dla tamtejszego związku zawodowego.
Lista więźniów politycznych na Białorusi rośnie z dnia na dzień. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ponad 600 osób zostało zatrzymanych w niedzielę za udział w pokojowych manifestacjach. Ci, którzy nie zostali zwolnieni, staną przed sądem. Władze w Mińsku po cichu pozbywają się protestujących. Opozycjoniści są przetrzymywani pod sfingowanymi zarzutami, zastraszani i wydalani z kraju. Wczoraj porwano jedną z liderek pokojowych protestów, Marię Kalesnikawą. Maria Kalesnikawa nie została wydalona, bo podarła swój paszport. Z kraju wydalono natomiast dwóch innych opozycjonistów. Zostali doprowadzeni siłą do granicy z Ukrainą, gdzie zaplanowano ich przymusowe wydalenie z terytorium Białorusi. Próbowano wykorzystać ten fakt w taki sposób, jakby przywódcy opozycji zdradzili setki tysięcy swoich zwolenników i zaprzestali walki z reżimem Łukaszenki. Poinformował wiceszef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Władze w Mińsku utrzymują natomiast, że opozycjoniści zostali zatrzymani na granicy. Pewien sceptycyzm, jaki powinien cechować obserwatora, nakazuje ostrożność zarówno w przyjmowaniu stanowiska jednych, jak i drugich. Więc po prostu jedynym faktem twardym jest to, że miał miejsce fakt opuszczenia kraju. Mówi politolog dr Mirosław Chabowski. Faktem jest również to, że środowisko opozycji jest zdziesiątkowane, poinformował członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Maksim Znak. Ze wszystkich członków Rady Koordynacyjnej tylko ja i Swietłana Aleksiewicz jesteśmy nadal wolni i przebywamy na Białorusi. Swietłana Cichanouska od tygodni przebywa na Litwie, apeluje do społeczności międzynarodowej o wsparcie Białorusinów. Potrzebujemy międzynarodowej presji na ten reżim, na tę jedną osobę, która rozpaczliwie trzyma się władzy. Dziś z Białorusi wrócił przewodniczący Solidarności Piotr Duda. W Mińsku spotkał się z liderem Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Przewodniczący Aleksander Jaruszuk przekazał mi informację dotyczącą obecnej sytuacji na Białorusi. Rozmawialiśmy także o pomocy, jak ona ma wyglądać, jeżeli chodzi o sam związek zawodowy. Jeżeli chodzi o pracowników, jeżeli chodzi o ich rodziny. Forma pomocy i sposób jej przekazania będzie jeszcze omawiana. Jutro do Polski przyleci Cichanouska, spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Dziś w wywiadzie dla Bloomberga polski premier mówił o relacjach Europy ze Wschodem. Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na Białorusi, gdzie prezydent Rosji Władimir Putin wyraźnie grozi interwencją i to, co zrobił Nawalnemu, to powinien być ostatni dzwonek alarmowy dla Niemiec w kwestii stanowiska Niemiec i Unii Europejskiej odnośnie do Nord Stream 2. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich wyraził obawy, że Nord Stream 2 uzależni Europę od rosyjskiego gazu. Natomiast prezydent USA Donald Trump oczekuje natychmiastowego porzucenia projektu przez Niemcy. W Danii trwa masowe zabijanie dzieci nienarodzonych z zespołem Downa. Tak zwanej aborcji poddawanych jest nawet 95% przypadków. Z informacji przekazanych przez duńską Krajową Radę Zdrowia 95% kobiet decyduje się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka, jeśli zostanie u niego zdiagnozowany zespół Downa. W ubiegłym roku w całym kraju urodziło się tylko 18 dzieci z tego typu chorobą. Duńscy lekarze zauważają, że liczba noworodków z dodatkowym chromosomem każdego roku jest coraz mniejsza. Jednocześnie wskazują na potrzebę ogólnokrajowej debaty nad podejściem społeczeństwa do niepełnosprawnych dzieci. Tymczasem przewodniczący Papieskiej Akademii Życia przypomina, że katolicki polityk nie może promować tzw. aborcji lub przyczyniać się do jej legalizacji. Ksiądz arcybiskup Vincenzo Paglia zachęca polityków, by podejmowali decyzje zgodnie z deklarowaną przez siebie wiarą. W Polsce nadal nie ma prawnej ochrony dzieci poczętych, u których zdiagnozowano wady genetyczne. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.